Muszę się pochwalić, zmieniłem kołowrotek na Daiwę Enzona. Z tego co wiem, bardzo polecany kołowrotek federowy. To jest wielkość 6000. Tak, żeby można było już holować jakieś fajniejsze ryby i się nie bać, że się coś stanie. Bardzo płynna praca i przede wszystkim płynna praca hamulca. A na tym mi zależało bardzo. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Znajdujemy się na warszawskich Włochach, Stawy Cietrzewia, stowarzyszenie. Powiem Wam, że jest tutaj bardzo dużo ryby. Słyszycie, że jesteśmy w mieście. Tutaj nad tym miejscem niestety latają samoloty. Troszeczkę to jest rozpraszające, ale można przywyknąć. Powiem Wam, że jak tutaj patrzę w okularach polaryzacyjnych, to tam na środku, o, widać, jak się spławiają i chodzą pod powierzchnią duże ryby. Są to prawdopodobnie karpie, ale widok jest niesamowity. Oczywiście tutaj tego nie zobaczycie, ale przyjadę tutaj z dronem i zrobię Wam ujęcia z powietrza. Mam filtr polaryzacyjny do drona, także będzie wszystko fajnie widać. Zobaczycie, jak to wygląda. Ile tak naprawdę tu jest dużych ryb. Wiadomo, że nie będziecie widzieli wszystkich, ale co nieco na pewno zobaczycie. Bo jeżeli wiem, że dzisiaj, jeżeli bym tam środkiem się przeleciał tym dronem, no to stoi tam bardzo dużo fajnej ryby. Jak ktoś nie ma okularów, to widzi tylko małe oczka, a te małe oczka robią duże ryby. Tam jest cała ławica tych ryb w oddali. Mają tutaj także pięknego drapieżnika. W tej chwili testuję pewne zanęty, bo coś nowego będzie wchodziło na rynek już niebawem. Także dostałem tą przyjemność, że mogę sobie potestować. Myślę, że taka woda jest to idealna woda do testów, bo sprawdzałem tutaj też jedną zanętę, która nie działała na przykład w ogóle. Brały jakieś same krąpiki, małe leszczyki, nic więcej. A na tą zanętę, która mi podpasowała też pierwszego dnia, jak tutaj byłem, sprawdziła się również i dzisiaj. Także zapraszam do oglądania, subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco, będą wjeżdżały fajne nowości. Także zapraszam do oglądania, elo! Linek, znowu mamy linka, nie dużego, ale linka. Cieszy bardzo pokazać i już wypływać z powrotem. No wychodź. No i pięknie. Pewnie będzie linek. Znając życia, jak coś większego, to raczej lin. Na karpia mi to nie wygląda. Tak, na pewno będzie to linek. Wiedziałem. Prawdopodobnie drugi linek. No wszystkie podobnie bardzo walczą. Bardzo charakterystycznie. No ten naprawdę mały, ale trzeci dzisiaj, trzeci win.
następny linek. Taki znowu mniejszy. No ale może się trafi taki 50, tak? Bardzo bym chciał. No wychodź. O, pięknie sobie poszedł. Tak, rzucamy. Dobra, zobaczymy, czy zaraz znowu będzie linek. Spadła ryba, duża ryba była, duża, silna, od razu wiedziała co robić. To nie wiem, czy to nie był szczupak, zobaczcie, obcięte. Wczoraj miałem też obcinkę szczupaka. Następny lin, ale się uaktywniły te ryby. Widzę nieźle. Weszły w pelecik. Pięknie. Nieduży następny, ale... Oj. No wychodź. Poszedł, ale... Także ładujemy. Towar. I z powrotem do wody zestaw. Tak to wygląda. Dodaję zanęty. Tajemniczej, jak na razie, bo jesteśmy w fazie testowania. O, robimy taką, przykrywamy taką warstwą. Rzut polina. Jest. I to będzie linek na pewno. To już wiem, to już czuję. Ten jest chyba większy, ale silny. Tak, ten już taka klucha gruba. Super, powiedziałem, że rzut polina większego i się udało. No, taki rybek. O, fajne takie wypasione, grubiutkie. Super.
Już idź sobie, idź. Popłynął. Nie. Uwolnił się znowu. To już był znowu ładniejszy ryb. Muszę je mocniej tu odciągać. Widzę, że się nie ma co chrzanić. Trzeba zrobić siłowy chow po prostu. Kurna, no widzicie, nie jestem w stanie. Niedobrze, no. Biorą mi piękne ryby, a nie jestem w stanie ich doholować przez te grążele. Dobrze, że nie poszło w grążele. Nie poszedł. Wow. Ale chlapie. Jednego grążela zawinął. O, to jest najpiękniejszy dzisiaj lin. I całe moje szczęście, że nie poszedł w stronę grążeli. No ty już jesteś elegancki chłopak. No super rybka. Piękna. 5 minut i będę. Cały czas łowię na wuwaftersy. Od Method Money i powiem wam, że dzisiaj na różne kolory próbowałem, ale w tej chwili różowy rządzi. Wszystkie liny wyjechały na kolor różowy. Zakładamy więc następnego, bo niestety ten mi zdjął ten linek tego waftersa. Dlatego już mamy założonego następnego. Elegancko na gumeczce. Jest rybka następna. Jest. Tak, to też będzie lin, już czuję, tak, że to będzie linek. Fajniejsza ryba. Tak, dobrze, że nie w grążele. Dobrze. O! Super. Silna. Poszła. O, teraz mi się udało rybę załatwić troszeczkę.
Super, to niespodziankę mamy. Mamy karpia koi. Ale udało mi się szybciutko zwinąć, żeby mi rybka nie zdążyła wejść w grążele. Zobaczcie, jaka ślicznota. O! Rybka w siatce. No piękny, pierwszy mój w życiu taki karp. No rybka piękna. Fajnie takie rybki połowić, tak egzotycznie trochę. O, i karpik poszedł pięknie sobie. Jest ryba, jest. Też chcę iść w grążę. Nie mogę pozwolić jej na to. No też karp. Nieduży karpik. I od razu, a to może te większe ryby to były właśnie karpie, a nie duże liny. Ale tak jak mówię, szybka reakcja. Żeby nie tracić tych ryb. Czyli szybkie zwijanie, na ile oczywiście to możliwe. Myślę, że jakby siadł karp taki z 5 kg, to bym go sobie tak nie zwinął. No ale... Myślę, że będę musiał niedługo znowu już na drapieżniki jeździć, bo białorybu się trochę już wyłowiłem. Teraz po braniu nie dajemy tutaj wejść w grążele. Tu się rybki już blisko odpalają. Tu niech sobie powalczy, tak. Linek, dobra. Wypiął się. Największa dzisiaj ryba. Dobrze, że nie w grążele. Dobrze, że nie w grążele. Może nie największa, ale jakaś silna. Bardzo fajna rybka, o, ale nie największa, był większy dzisiaj, ale silny, ten silny bardzo. Ojej, widzieliście to, jaki harpagan. Wczoraj byłem, wyszedł tylko z fajniejszych ryb jeden linek. Ale za to krąpia i leszcza drobnego przerzuciłem, nie wiem, w setkach bym chyba liczył. Oczywiście żartuję, ale było tego bardzo, bardzo dużo. Także powiem wam, że dzisiaj nadrobiłem sobie linów, się wyłowiłem. Także oglądajcie. Ale bronię. Jest linek, jest fajny linek.
wyprostuj się. Piękna rybka. Ale żeśmy w śluzie wybrudził wszystko. Jesteś piękny, ale śluziasty. No, wypływaj. Pięknie poszedł. Oby więcej takich rybek i większych byłoby pięknie.